krosno, to jak zapamiętam, ciągle było w domu. Kała moja babcia, moja mamatka. A ja cały czas pomagałam, cały czas widziałam, jak to powstaje tkanina. Mama trochę mnie uczyła, ale zaczęłam tkać tak po swojemu. Nauczyłam się tkać od Danuty Radulskiej, czyli swojej teściowej. Kółko takie nauki, czyli ja tylko 2 godziny przy takim krośnie była. No, siatka tkała tkaninę dwuosnowową. Jak zobaczyłam, że to jest tkanina tak piękna, dlatego zaczęłam tkać. Tkania nauczyła mnie pani Teresa Prismont. Ona mnie zachęciła, tak się zaczęło. Tkanina dwuosnowowa jest najtrudniejszą techniką w tkactwie. Ona jest z wełny, to tylko jest taka szorstka. I jak ją dotykasz, to czujesz pod dłoniami każdą nitkę. Dwuosnowowa dlatego się nazywa, bo to 2 płótna są. Jedna prawa jest strona, druga lewa. To, co jest na prawej stronie danego koloru, na lewej stronie jest w odwrotnym kolorze. My zaczynamy każdy wzór od dolu tkać. Trzeba myśleć, jak ta noga wygląda, jak ten korzeń drzewa wygląda. No, trzeba myśleć, co to wyjdzie. Tkanie, układanie wzorów sobie w pamięci, to wielka satysfakcja. No, kocham to. Jak te wzory wychodzą takie, jakie chcę, to naprawdę jestem szczęśliwa, przykrośnie. To jest wszystko, mówię, bo to i praca, i takie odskocznie od tego życia codziennego, no takie naprawdę dobre zajęcie. Początek najgorszy jest, zacząć, a potem już jak zaczniesz, no coś tworzysz. Najfajniej jest, jak się robi coś nowego, tak, czegoś jeszcze na przykład nie było. Wtedy bardzo chcę tkać i żeby to szybko utkać, zdjąć z krosny i zobaczyć, jak ta tkanina nowa wygląda. Tą wyobraźnię trzeba mieć. Czym bujniejsza, tym ładniejszy dywan. Bardzo dużo rzeczy tkę ze swojej wyobraźni. Moja wyobraźnia, wzięta z rzeczywistości. Biorę z otaczającej nas przyrody, to, co nas otacza. Sarenkę się nieraz zobaczy, jak się idzie, przebiegnie. Kiedyś, będąc w lesie, na żywo widziałam Losia. Ja stanęłam i po prostu byłam zachwycona. Trzeba takiego dostać, jakby, ja wiem, jakiejś wizji tego. I wtedy się utka to coś innego, nowego. Najlepiej myśli się nocą. Co ja utkam? Czasem jest tak, że jak tak się długo myśli o jakimś tam wzorze, to czasem się nawet też przyśni, to nie? Drzewo to życie, jak zaczęłam robić. I tak przyśniło się wtedy, żeby dęba tkać. I że dąb to jest główne drzewo lasu. Każda panna młoda musiała w posagu wnieść dywan, jeden najmniej. Im więcej było dywanów, tym była bogatsza. Taki dywan kosztował tyle, ile krowa.
te tkaniny są drogie, bo to jest pracochłonne. Niby to jedna tkanina jest, ta dwuosnowowa. Niby te postacie takie same, niby te zwierzęta są takie same, ale... Każdej będzie tkanina inna. Nikt takiej samej nie zrobi.